Elo, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi i słuchajcie moi drodzy, Mythic Egg nadchodzi. Mamy tutaj naprawdę mega update'y w Adopt.me moi drodzy, o których sobie teraz porozmawiamy, więc słuchajcie, zobaczymy sobie co takiego nam dojdzie moi drodzy, co takiego doszło o łodziach moi drodzy, o autach oraz o Mythic Eggu. I moi drodzy, wiemy już być może moi drodzy, co będzie właśnie w tym Mythic Eggu, więc koniecznie zobaczcie ten film moi drodzy. Zobaczymy naprawdę kozackie rzeczy, które właśnie będą w Mythic Eggu, więc koniecznie słuchajcie, zobaczcie ten film, bo naprawdę dowiecie się mega ciekawych rzeczy. I pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapę w górę, suba, dzwonkiem i koniecznie napiszcie w komentarzu właśnie w Rolosie, bo słuchajcie, cały czas trwa konkurs na moi drodzy pięknego Dodo, słuchajcie, więc możecie wygrać, słuchajcie, tego Dodo, tylko pamiętajcie, żeby koniecznie stawić łapę w górę, suba, dzwonkiem i napiszcie w komentarzu swój nick w Robloxie oraz moi drodzy wbijcie na Instagrama, Discorda oraz na grupę w Robloxie, gdzie macie na przykład takie fajne koszulki, moi drodzy, jak macie właśnie tutaj. W każdym razie naprawdę mega wam polecam. W każdym razie moi drodzy, zacznijmy może po kolei, zanim moi zobaczymy właśnie co takiego będzie w nowym jajku i kiedy będzie to jajko, to zobaczmy, słuchajcie, sobie nowe samochody. Ponieważ moi drodzy, pewnie jak zauważyliście, one są naprawdę kozackie, słuchajcie. Te auta są naprawdę mega fajne. Zobaczcie na to, moi drodzy, mamy tutaj jakiegoś, słuchajcie, coś takiego, jakoś taką, moi drodzy, psią limuzynę, coś takiego, słuchajcie. Naprawdę kozacko wygląda. Mamy tutaj, słuchajcie, moi drodzy, takiego właśnie, taki bardziej sportowy wóz troszeczkę. Mamy tutaj, moi drodzy, jakiegoś takiego sportowego, w sumie, no taką, moi drodzy, bardziej takie, no ciekawe auto, też, moi drodzy, chyba jakaś taka psia marka. W każdym razie, moi drodzy, jest ono chyba szybkie i wygląda naprawdę kozacko. I mamy tutaj też, moi drodzy, taką fajną, słuchajcie, taki fajny kabriolet też. Jakiś taki, moi drodzy, jakiś taki psioksiężniczkowy, nie wiem w sumie co to jest, ale wygląda on jak prezent. Słuchajcie, ma tutaj taką właśnie kokardkę, czyli, moi drodzy, prawdopodobnie to auto jest dobre, żeby dać komuś, słuchajcie, w prezencie. Ale, moi drodzy, ale niestety Adopt.me postanowiło, że nie będzie tak łatwo i możemy kupić tylko i wyłącznie te trzy auta za aż 800 robuxów, słuchajcie, naprawdę jest to mega duża cena. Nie sądziłem, moi drodzy, że Adopt.me postanowi aż za 800 robuxów zrobić, słuchajcie, auta, bo na przykład ja bym wolał kupić sobie jedno z tych aut, moi drodzy, zadajmy na to 100 robuxów albo 200 robuxów maksymalnie, moi drodzy, ale nie 3 za 800, to jest naprawdę dużo, słuchajcie. Halo, Adopt.me, to jest za dużo, naprawdę, ja nawet tyle nie mam, słuchajcie, robuxów, a chciałbym mieć któryś z tych aut, a nawet, moi drodzy, nie mam tyle robuxów, widzicie? Naprawdę troszeczkę Adopt.me przesadziło i dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy według was też Adopt.me, moi drodzy, przesadziło, czy jest może spoko, czy jak. W każdym razie, moi drodzy, to właśnie są nowe auta, które są naprawdę ładne, ale no niestety, moi drodzy, drogie, bo Adopt.me postanowiło, że zrobimy sobie drogie auta. W każdym razie, moi drodzy, pójdziemy sobie teraz, słuchajcie, za exit i przejdziemy do kolejnej części, czyli, moi drodzy, łodzi. A później przejdziemy, słuchajcie, do Mythic Egga, ponieważ, moi drodzy, Mythic Egg naprawdę jest bliski. Zobaczcie, co takiego będzie w środku. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, mamy już właśnie tutaj, zobaczcie, wszędzie już są takie, słuchajcie, kryształy, słuchajcie, od tego Mythic Egga. Więc już, moi drodzy, jest on naprawdę bliski, ale, moi drodzy, Adopt.me postanowiło, że jeszcze nam wypuszczą jedną rzecz, słuchajcie. Postanowili, że wypuszczą nam, moi drodzy, bo czemu by nie? Drodzy, wypuszczą nam, słuchajcie, łodzie. W przypadku łodzi sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ, moi drodzy, łodzie już są na szczęście, moi drodzy, no na szczęście nie aż takie drogie. Łodzie, moi drodzy, kosztują ile? Łodzie kosztują, moi drodzy, 2500 baksów. No na przykład, moi drodzy, ja nie mam aż tyle baksów, więc, moi drodzy, jest to w dalszym ciągu troszeczkę drogo, ale przynajmniej nie kosztuje to 800, moi drodzy, robuxów. Chociaż czekajcie, zobaczmy jedną rzecz, słuchajcie. Za 800 robuxów możemy, moi drodzy, kupić, no, 1400 i dajmy na to, no, 200, 1600, no, 1700 około baksów, tak? Czyli teoretycznie to jest warte, gdybyśmy chcieli kupować baksy za robuxy, to jest to warte, moi drodzy, dużo więcej. To jest to praktycznie dwa razy tyle co te auta. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli macie własne baksy, to jest to dobry interes, chodźcie taką łódkę sobie kupić, bo naprawdę jest kozacka, słuchajcie, mega bym chciał nią popływać. Niestety nie mam aż tyle baksów, może przynajmniej, słuchajcie, ktoś może przynajmniej, zobaczcie, czekajcie, zobaczcie tylko jeszcze jedną rzecz. Może ktoś, moi drodzy, przynajmniej postanowi, że czemu by nie kupić ode mnie, słuchajcie, lemoniatki. Polecam, moi drodzy, lemoniada by Jeremy, bardzo, bardzo dobra lemoniadka, słuchajcie, za 10 dolarów, tylko może, słuchajcie, ktoś jest akurat spragniony, może kupi, słuchajcie, więc zaraz zobaczymy, słuchajcie, mam tutaj lemoniadę, chociaż chyba nie wiem, czy Lena by chciała, albo Neon Maker Dance by chciał, albo może, o, ktoś z Polski jest przynajmniej. W każdym razie, moi, o, mamy, czekajcie, mamy trade, zaraz zobaczymy, moi drodzy, co takiego ludzie nam dadzą, słuchajcie, za, już wam mówię, za kobrę, bo mam, słuchajcie, kobrę. Pandę, no nie wiem, czy to jest dobre, chyba to nie jest zbyt dobre. W każdym razie, moi drodzy, dobra, przejdźmy teraz do Ocean Egga, ale na samym początku, słuchajcie, otworzymy sobie jakieś jajko i zobaczymy, słuchajcie, wróżbę, czyli, moi drodzy, opening jakiegokolwiek jajka. Słuchajcie, moi drodzy, ogólnie polecam wam zaopatrzyć się właśnie w te nowe Ocean Eggi, bo naprawdę niedługo już ich pewnie nie będzie. Ale, moi drodzy, ja mam, zobaczcie, mało baksów, więc ja, słuchajcie, kupię sobie, zobaczę w ogóle, czy ja mam jakieś jajka, zobaczcie. O, mam Fossil Egga, słuchajcie. Co wy na to, abyśmy, słuchajcie, otworzyli sobie Fossil Egga, chociaż on jest teraz sporo warty będzie, słuchajcie, bo jest, już go nie ma. A co wy na to, żebyśmy, moi drodzy, otworzyli sobie Fossil Egga, więc może, moi drodzy, na szczęście tutaj nasze szczęście nam dopisze. Więc uwaga, Fossil Egg, hatch now, otwieramy sobie, więc uwaga, Fossil Eggu, proszę, naprawdę, proszę, o, żeby był taki unicorn. Wiem, że z tego nie będzie, ale żeby był.
proszę, fosilek, dawaj, 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 fosilek, proszę. Proszę, proszę. O, zobaczmy, mamy tutaj. Mamy tutaj niestety uncommon. A nie, mój drodzy, mam tutaj Sabertoofa ultra rare. No, mój drodzy, ultra rare pet naprawdę dobrze. W każdym razie, mój drodzy, przejdźmy teraz do tego, co będzie w nowym jajku. I zobaczcie teraz ten film. Zobaczcie na to, moi drodzy. Forever Spark postanowiła, że zrobi nam, słuchajcie, znowu nowy film, moi drodzy, z konceptami. Ale jej koncepty potrafi się często sprawdzać. Więc uwaga, moi drodzy, mamy na początku nowe jajko za 750, moi drodzy, baksów. Czyli mamy normalnie Mythic Egga za 750 baksów. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda. I ono tak wygląda, zobaczcie. Czyli no, więcej tak jak pokazałem. Mamy tutaj Gumball Machine, moi drodzy, mamy tutaj wszystko i zobaczmy, jak ono będzie wyglądać. Mamy, moi drodzy, tutaj New Mythic Pet, czyli, moi drodzy, mamy tak, zobaczcie. Mamy tutaj, słuchajcie, naszego Feniksa. Mamy tutaj jakieś dziwne, troszeczkę, jakieś tutaj takie troszeczkę dziwne rzeczy. Więc słuchajcie, mamy tutaj, no, mamy tutaj naprawdę dziwne rzeczy, słuchajcie. Nie wiem za bardzo, co to będzie, ale mamy tak, mamy tutaj, słuchajcie, właśnie Mythic Egga. Mamy tutaj jakieś dziwne, słuchajcie, stworzenia, nawet nie wiem, jak te stworzenia się nazywają. Więc zobaczmy dalej w takim razie. Naprawdę dziwna sprawa. O, mamy też, słuchajcie, mityczne wallpapers, czyli takie, moje tapety mityczne. Zobaczcie, mamy tutaj różne do wyboru mityczne tapety. Naprawdę są fajne, słuchajcie. A na przykład to z tym lasem. O, z tym niebieskim lasem, ja bym tak chciał ją mieć, słuchajcie. W każdym razie, dobra, zobaczmy dalej. Mamy tutaj, no takie spoko, spoko w sumie są te tapety, tak? Mamy nowe animacje petów, czyli, moi drodzy, mamy tutaj Pegasusa, który, moi drodzy, zobaczmy, by sobie tak siedział i sobie tak jakby tak się lekko ruszał, no nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, mamy nowe, o właśnie, mamy nowe Star Wars, czyli nowe, moi drodzy, mamy nagrody mityczne. Spoko to wygląda, naprawdę, bardzo fajny pomysł. Galaktyczny smok, zobaczcie, galaktyczny smok tutaj nawet mógł być, wow. Możemy nawet zdobyć galaktycznego smoka, wow, to byłoby naprawdę coś. W każdym razie, dobra, zobaczmy, mamy tutaj, a no tak, mamy oczywiście nowe tutaj ogłoszenie na Twitterze, że mamy tutaj nowe tam rzeczy. W każdym razie, moi drodzy, dajcie koniecznie znać, czy wy też, moi drodzy, jesteście tak bardzo podekscytowani tym, słuchajcie, nowym jajkiem, bo ja, moi drodzy, jestem. I naprawdę mam nadzieję, że przynajmniej będzie wiadomo, kiedy to będzie. Mamy napisane na przykład, że something mythical is coming, get Ocean Eggs before they are replaced. Dokładnie, czyli byśmy zdobyli, moi drodzy, Ocean Eggi, zanim zostaną, słuchajcie, zastąpione. Czyli to, co wam, moi drodzy, wcześniej mówiłem. Czyli bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie zaopatrzyli się w te Ocean Eggi, ponieważ, moi drodzy, może ich już niedługo nie być. A mojej lemoniady nie kupił nikt. No, a kupcie lemoniady, proszę, lemoniadka, super lemoniadka. Chyba nikt nie chce, słuchajcie. No trudno, zostaję tutaj sam z lemoniadą, naprawdę. Przynajmniej sam ją mogę od siebie kupić, ale to będzie, słuchajcie, dobry interes. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę nie mogę się doczekać, słuchajcie, tego Mythic Egga. Naprawdę już czekam i czekam i czekam tego Mythic Egga. Oni dalej, słuchajcie, tylko ten Feniks i ten smok, słuchajcie, dalej tutaj trzymają sobie niestety ten tutaj baner. Ale miejmy nadzieję, moi drodzy, że już jakoś niedługo, zaraz będą, słuchajcie, te mityczne pety i wszystko, słuchajcie, się wyjaśni. W każdym razie, moi drodzy, no też mam nadzieję, słuchajcie, naprawdę te kryształy są super. Naprawdę one tak super wyglądają, te kryształy. Ja się tak cieszę, że one są, słuchajcie. One są naprawdę takie fajna ozdoba, słuchajcie. Wow, jaka neonowa pszczoła, co jest? Jaka neonowa, jak ona wali po oczach, wow. W każdym razie, dobra, moi słuchajcie, to byłoby chyba na tyle, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnajcie, cześć i papa, elo.